Cześć wszystkim, tu Tomek SP9, Tadeusz Ludwik. Taki weekendowy wypad do rodziny w Beskidy. Na imprezę idziemy co prawda po południu, więc do południa mam chwilę czasu, więc wyskoczyłem w teren. Zabrałem oczywiście z sobą radio, cały sprzęt, anteny. To jest akurat szlak na Potrójną. Osiedle Praciaki, generalnie droga tu za drzewami, prowadzi do stoku narciarskiego Czarny Groń. Szukałem jakiejś fajnej miejscówki, na Google Street View znalazłem, ale się okazało, że jest zarośnięta, odgrodzona, a na szczycie tam takiej przełęczy, no nie dało się wjechać samochodem, pomimo że mam troszkę wyższe, to takie koryto było wymyte przez wodę, no niestety za duże ono było, nawet na mój samochód. Więc pojechałem dalej. Pomyślałem, że w stronę właśnie Czarnego Gronia pojadę. Znalazłem taki parking przy drodze, trochę drzew i sobie pomyślałem, że może zaparkuję sobie tyłem i się rozłożę. Ale znalazłem fajne taki przejazd przez rzeczkę. Tutaj co prawda za bardzo nie widać, ale nagrałem kamerą samochodową. Dzisiaj pogoda się zapowiada raczej ładna. Trochę chmur, ale jest słońce, jest ciepło. Ja jestem w t-shircie, jest około 18-19 stopni. Może zaczniemy od anteny. Ranger 20 firmy Komunika. Jednopasmowa antena na 14 MHz. Jak zwykle 4 przeciwwagi po 5 metrów. I ostatnio jak wziąłem tę antenę na testy, to na 20 W zrobiłem Brazylię. Także antena bardzo fajna, skuteczna. Teren kompletnie poza miastem, poza myślę jakimiś tam zakłóceniami. Może tak na szybko wam pokażę, może się uda bliżej podejść tej rzeczki. Nie jest ona tam głęboka, ona tam jest parę centymetrów tak naprawdę. O, taki offroad dzisiaj miałem. Ale miałem prawie gorsze, bo chciałem przez to koryto przejechać, o którym wspomniałem. Zabrakło takich, nie wiem jak to się technicznie poprawnie nazywa, ale takie podesty na koła, żeby móc położyć na czymś i po prostu samochodem terenowym przejechać. To jednak poczułem, że no źle wjechałem i nie chciałem po prostu ryzykować. A na przełęczy, na wzgórzu taka mała polanka była i tam byłoby bardzo fajne miejsce też. No ale to włączyłem steczny i pojechałem dalej szukać jakiegoś fajnego miejsca. No i znalazłem stanowisko, krzesełko rybackie z Decathlonu. Ono się charakteryzuje tym od tego zwykłego. Ono tam jest tańsze, może 20 zł. To, że po prostu to rybackie ma tutaj tą część wyższą. Tamta turystyczna jest taka prosta, więc pomyślałem, że może będzie trochę wygodniejsze. Na wysokość jest takie samo, natomiast fajnie tutaj pasuje nawet na podwyższony bagażnik. No i mamy cały tutaj sprzęt, kuferek ochronny, zegarek UTC FT891. Trzeba coś pić, trzeba coś jeść. Skrzynka AT100, co prawda się może nie przyda, bo antenę na 14 MHz dość szeroko stroją. Natomiast mam ją, jest malutka, zawsze się może gdzieś tam przydać. Czy nawet jak będę chciał się rozłożyć tutaj z rybakowem pionowym, no to już skrzynkę będę po prostu musiał mieć. Zasilanie. Jest akumulator 7 Ah. Zasilanie do radia, zasilanie do ATU. W sklepie elektronicznym kupiłem taki kabelek i sobie po prostu przedłużyłem takim zwykłym głośnikowym. Miałem już krokodylki, bo używałem wcześniej do zasilania czegoś innego, więc wykorzystałem i z akumulatora zasilam jedno i drugie. Zestaw rzepów, każde jest opisane, żeby po prostu nie pomylić. One są jakieś tam, powiedzmy, że odpowiedniej długości. To jest taki pokrowiec, co prawda jakiś na buty, ale wykorzystuję, żeby schować do tego dolną część tej anteny, żeby się nie rozwijało, to mam rzepy, żeby to owinąć
mam do kabla antenowego, do długiego, 4 nawet, tak? Bo ten długi kabel to ma chyba z 17 metrów, czy tam 15, więc 4 rzepy. Tu mam rzepy do zawinięcia przeciwwagi. Przeciwwagi mam na takich organizerach dla rybaków. No i cała tu w tym filozofia. Już zaczynam pracę. Może około godzinki, półtorej posiedzę i wracam. O tyle fajnie, że miejsce jest na odludziu i w zasięgu naprawdę kilku minut, żeby tutaj dojechać. Także tyle chyba na tą chwilę. Porobimy jakieś łączności i zobaczymy, co będzie. Na razie. Romeo Uniform 9, Charlie Zulu. Sierra Papa 9, Tango Lima, Portobo. Radio Delta 8 Delta, Radio Delta 8 Delta, CQ20. Sierra Papa 9, Tango Lima, Portobo. Ульяна на 3, Сергей Федор Харитонда, добрый день. 5-9, Михаил Биткино. Роман Дмитрий, 8 Дмитрий, Радио Дима, 8 Дима всем. Sierra Papa 9, Tango Lima. Sierra Papa 9, Tango Lima, thank you for the call, you're 5 and 9, the name is Mike, over. Hello, my name is Tom, Tango Oscar Mike. Report for you is 5 and 7, 57 QSL. Yeah, fine Tom, thank you very much for the 57 from Poland. 73 and do widzenia, bye bye. Do widzenia, thank you. Thank you, Radio Delta 8 Delta. Oscar Zulu 1, Lima, November Lima. Oscar Zulu 1 again? Oscar Zulu 1, Lima, November Lima. Oscar Zulu 1, Lima, November Lima. This one is 5 and 8. Thank you, you're also 5 and 8, thank you. 8 Alpha is clear, thank you very much, good luck. From Radio Mike 8 Alpha, Radio Mexico 8 America, looking for stations. Portable, mobile and QR3 station, please DX only, over, over. CQ, CQ, Sierra Zulu 8 Golf / Lighthouse. Sierra Papa 9 Tango Lima, portable. Sierra Papa 9? This is Sierra Papa 9, Tango Lima, stroke, portable. Sierra Papa 9, Tango Lima, / portable. Sierra Zulu 8, Golf 5-9 for you, 73, bye-bye. Thank you very much, 5 and 3, 53 report for you, thank you very much and good luck. Sugar Queen 9, Ocean Julia Tango. Yeah, good copy. Thanks a million for calling. And my name, by the way, is Carl, Kilo Alpha Radio Lima. I'll let you go. Wish you a pleasant day. Good morning from Northern Islet Lighthouse. Bye-bye. Bye-bye. Italy, Tokyo 9, Oscar Zulu 1, Papa Romeo Lighthouse.